To jest miejsce naprawdę szczególne dla mieszkańców gminy Wisznice, szczególnie tych starszych, którzy pamiętają ten kościółek i odprawiane tu msze święte jeszcze. Natomiast w tej chwili jest to Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Własnością tej na początku cerkwi połnickiej, później kościoła, ciągle jest parafia wisznicka. Natomiast jest podpisana trójstronna umowa między parafią wisznicką, gminą Wisznice i gminnym ośrodkiem kultury i oświaty w Wisznicach, na podstawie której to GOK jest administratorem tego miejsca. I powtórnie udało nam się niemalże już doprowadzić do zrewitalizowania tego miejsca. Pierwszy raz w 2011 roku oddaliśmy, w 2011-2012 to miejsce do użytku. Odbywały tu się przepiękne imprezy, wystawy. Natomiast w czasie modernizacji tego miejsca, tutaj pod podłogą zostały odkryte szczątki unitów. Archeolodzy zaproponowali, a konserwator zabytków pan Maraśkiewicz zaproponował, by podłogę postawić na takich ściankach, na których będą legary i podłoga będzie na tych legarach. Natomiast to doprowadziło do sytuacji takiej, w której utworzyła się pod powierzchnią podłogi miejsce z bardzo dużą wilgotnością. Nie było tam wystarczającej wentylacji, więc po prostu podłoga nam zgniła. Niestety doszło do takiej nieprzyjemnej sytuacji. Musieliśmy ją rozebrać i zrobić iniekcję, odciąć wodę od tego budynku. I wtedy doszliśmy do wniosku, że jedynym wyjściem tutaj jest zrobienie podłogi na wylewkach. Dogadaliśmy z konserwatorem zabytków, że będzie to podłoga kamienna. I udało się pozyskać dwukrotnie środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Bialsko-Podlaską Lokalną Grupę Działania. Pierwszy wniosek to był wniosek na wylewki i pompę ciepła. Pod nami tutaj jest pomieszczenie, w którym znajduje się pompa ciepła. To też stanowi o tym, że tak naprawdę imprezy będziemy mogli tutaj organizować do wczesnych miesięcy zimowych. Nawet liczę na to, że w listopadzie da się tutaj zorganizować imprezy. Jesteśmy po pierwszej zimie, widzimy, że nawet w grudniu była tu temperatura 12-14 stopniowa. Drugi wniosek to był wniosek na zbudowanie podłogi kamiennej. Został on w tej chwili już zakończony. Następnie pomalowaliśmy pomieszczenia i jesteśmy praktycznie wewnątrz gotowi do robienia imprez. Oczywiście mamy krzesła, które przy pierwszej renowacji tutaj były i przy pierwszym projekcie finansowanym wtedy z Regionalnego Programu Operacyjnego zostały kupione. Mamy też szafy, w którym będą mogły być różne wystawiane prace czy inne rekwizyty. I nosimy się z zamiarem wystartowania w tym roku. Nawet myśleliśmy, że będzie to maj. Niestety epidemia koronawirusa spowodowała, że maj to nie będzie, będą to późniejsze miesiące, ale bardzo się cieszę ja, bardzo się cieszą mieszkańcy i jesteśmy gotowi na start w tym budynku różnego typu imprez, przede wszystkim wystaw miejscowych, ale nie tylko miejscowych artystów. Pierwszy projekt, czyli pompa ciepła i wylewki i ogrzewanie podłogowe, to był koszt 240 tysięcy, z czego 160 tysięcy to były środki grantowe, natomiast 80 tysięcy to były środki Urzędu Gminy Wisznice, który dofinansował wkład własny do tego projektu. Natomiast położenie kamienia na podłogę to były koszty około 80 tysięcy, z czego 60 tysięcy to były środki z grantu, 20 tysięcy to również był wkład Urzędu Gminy Wisznice. Jest to prawdopodobnie pierwsze miejsce pochówku fundatora tej cerkwi, jednego z rodu Sapiehów. Widać, że jest to miejsce zniszczone, ponieważ z wszystkich Sapiehów przenoszono do jednej z ich rodowych siedzib, więc ten też został przeniesiony. Ciekawostką jest tutaj, iż na jednej z cegieł znajduje się sygnowane S, czyli to by świadczyło o tym, że to było miejsce pierwszego pochówku właśnie Sapiehów.